Zimny prysznic prawdopodobnie każdego szybko postawiłby na nogi, natomiast nie oszukujmy się, polewanie siebie co 15 minut zimną wodą to jest mało praktyczny sposób na to, żeby cieszyć się wysokim poziomem energii w ciągu dnia. Dlatego też dzisiaj przedstawię Wam praktyczne metody działania już u samego źródła, żeby wygrać wreszcie z przewlekłym zmęczeniem. Uzbrajając się w bieżący stan wiedzy na temat fizjologii człowieka, przedstawię Wam praktyczne wskazówki, które momentalnie pozwolą okiełznać Wam Wasz styl życia. To w jaki sposób się odżywiacie, to w jaki sposób funkcjonujecie, w jaki sposób się wysypiacie, w takim celu, żeby dysponować efektywnie energią w ciągu dnia, czyli wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujecie. Poproszę Was o łapkę w górę i jedziemy z dzisiejszym materiałem. Czy nam się to podoba, czy nie, biologia jest bezwzględna i pewne zależności i tak będą funkcjonowały, nieważne czy nam się podobają, czy nam się po prostu nie podobają. Dlatego całkiem rozsądnym jest zrozumieć te wszystkie zależności i wykorzystać je właśnie po to, żeby sobie pomóc, żeby lepiej funkcjonować. I właśnie nasze rozważania rozpoczniemy od analizy autonomicznego układu nerwowego. Chodzi tutaj o to, że ten układ jest autonomiczny, działa niezależnie od naszej woli, czy my chcemy, czy my nie chcemy, tylko raczej od środowiska, w jakim się znajdziemy. A co jest istotne, to, że ten układ działa w dwóch trybach. W trybie walki lub ucieczki, są różne sposoby konfrontowania się z przeciwnościami, lub w trybie głębokiego relaksu. I co dla nas najważniejsze z perspektywy dzisiejszego odcinka, znajdując się w każdym z tych trybów, nasze ciało będzie mobilizować w inny sposób nasze narządy do tego, żeby funkcjonować, żeby się czuć w określony sposób, żeby trawić w określony sposób, żeby ewentualnie wykorzystywać energię w określony sposób lub właśnie, żeby tym lepiej się wysypiać. I sztuką jest, tak jak może intuicyjnie Wam się wydaje, niekoniecznie zrezygnować całkowicie ze znajdowania się w jednym z tych trybów, niekoniecznie cały dzień leżeć do góry brzuchem albo cały czas być w trybie walki pobudzonym, zmobilizowanym, tylko osiągnąć w tym wszystkim równowagę, żeby ten jeden tryb był nakręcany tym drugim i kiedy przychodzi czas spać, no to śpimy, regenerujemy się, ale kiedy przychodzi czas działać, no to nie jesteśmy ospali, zamuleni, tylko właśnie efektywnie działamy. Czas na pierwsze obrazowe skojarzenie. Wyobraźcie sobie osobę, u której dominuje właśnie ten system walki, u której dominuje praca układu współczulnego, tak tą nazwę można zapamiętać, przez to, że współczujemy komuś, że cały czas jest pod napięciem, jest szczupły, naenergetyzowany, rozdrażniony wręcz. I po drugiej stronie barykady jest ktoś, u kogo dominuje właśnie ten system jednak odpoczynku. Ktoś owinięty ciepłym kocem, raczej flegmatyczny. I to mogłoby sugerować, że jeżeli chcemy mieć dużo energii w ciągu dnia, no to powinniśmy skłaniać się, żeby naśladować tą osobę, która jest cały czas właśnie pod tym napięciem, cały czas walczy lub cały czas ucieka. No i niekoniecznie, no bo tu pojawia się pierwszy haczyk. W sytuacji, w której mamy odpowiednią dozę wysiłku, będziemy się świetnie wysypać. Ale, być może znacie to właśnie z autopsji, kiedy tego wysiłku jest zbyt dużo, wysiłku nie tylko na polu fizycznym, ale przede wszystkim częściej w tych czasach na polu mentalnym, no to wtedy nie wyśpimy się, kiedy właśnie przyszedłby czas na to, żeby właśnie wreszcie odpocząć. Jednak trop związany z tym, że do wyższego poziomu energii w ciągu dnia będzie raczej bliżej osobie, która ma niższy poziom tkanki tłuszczowej, jest jak najbardziej trafny. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Co zatem jeść, żeby mieć dużo energii? Nic nie jeść. Tak, nie patrzcie tak na mnie, zaraz Wam wytłumaczę, zaraz wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi, bo nie chodzi o to, żeby nic nie jeść cały czas, tylko w pewnych momentach dnia nie jeść, żeby się mobilizować, żeby właśnie trwać w tym, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli w sytuacjach, które są zdominowane przez układ walki, przez układ ucieczki, żeby potem, kiedy przychodzi na to czas, właśnie jeść, po to, żeby dostarczyć sobie energię, która będzie niezbędna do tego, żeby funkcjonować w dłuższym spektrum. Czyli rzeczywiście, jeść trzeba. Co więcej, trzeba jeść w zbilansowany sposób. Trzeba dostarczać minerały, witaminy, ale pozwólcie, żeby nie przedłużać tego materiału po prostu w nieskończoność, że ja o konkretnych minerałach, o magnezie, o tym, jak wpływa na regenerację, o potasie, o różnych innych witaminach zrobię dedykowany materiał. Jednak nie dostarczymy tego tu i teraz, no bo jak pokazała korelacja, która wynikała z obserwacji, nie chcę Was tutaj zamęczyć, pewnego neuropeptydu, oreksyny, znanego też pod mniej szlachetną nazwą hipokretyny, to ona wskazała, że właśnie nie jedząc, my dysponujemy dużą dozą energii. Kiedy my polujemy na jedzenie, kiedy my szukamy jedzenia, no to właśnie dominuje układ walki, dominuje układ mobilizacji, dominuje układ, w którym to czerpiemy ze składników energetycznych, a kiedy już dotrzemy do sytego, wysokokalorycznego,
tłustego, węglowodanowego posiłku, no to wtedy się robi nam jakoś błogo i tej energii mamy mniej. A to, co odwodzi nas od tej tezy, no to niestety, to nasze subiektywne odczucie. Więc tak naprawdę my będziemy bardzo naenergetyzowani, kiedy tu i teraz nie jemy, ale kiedy mamy zaplecze w naszym organizmie w postaci składników odżywczych, które są niezbędne. Na przykład poprzedniego dnia, jeszcze poprzedniego dnia, po prostu codziennie jemy, ale nie wtedy, kiedy chcemy być najbardziej energetyczni. Chcemy dysponować dużą dozą energii w ciągu dnia? Nie musimy jeść tu i teraz. Ważne, żebyśmy mieli zakumulowane substraty energetyczne, z których będziemy korzystali. I teraz po prostu spójrzcie na swoje ciało, złapcie dłonią tutaj na przykład tkankę tłuszczową i wiecie co? Tam są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, jak i więcej kilokalorii dostępnych do tego, żebyśmy w jakiś sposób funkcjonowali. Oczywiście ten magazyn, gdyby się za bardzo opróżnił, no to wtedy nie mielibyśmy tej energii, ale tak długo, jak nie zbliżymy się do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, ta energia gdzieś tam jest w zapasie. Dodatkowa korelacja między poziomem energii, a właśnie poziomem otłuszczenia, niestety wskazywała to, że im więcej mamy tkanki tłuszczowej, tym więcej musimy właśnie przeznaczać energii na przewlekłe stany zapalne. Więc jeżeli chcemy dysponować energią na coś, co jest dla nas ważne, na coś, co jest dla nas istotne w ciągu życia, na to, żeby czuć się dobrze i sprawnie, no to warto byłoby zadbać o to, żeby nie mieć nadmiernego poziomu tkanki tłuszczowej. Dieta zrównoważona lub ostatnio supermodna dieta ketogeniczna nie ma znaczenia. Jedzmy dopiero kiedy jesteśmy głodni, jeżeli naszym priorytetem jest cieszenie się dużym poziomem energii. Kiedy jednak właśnie nie będzie nam zależało na tym, żeby utrzymać wysoki poziom energii tu i teraz, ale żeby przygotować ciało do tego, żeby sobie poradziło z trudnościami dnia codziennego, na przykład dnia następnego, no to wtedy się najadamy i nie zdziwmy się, że po wysokokalorycznym, odżywczym posiłku zrobi nam się błogo. Tak zaprogramowała to dla nas przyroda. W sytuacji, w której mamy deficyt jedzenia, no to niestety cały czas będziemy rozdrażnieni. Trudno nam będzie w ogóle się wyspać, trudno nam będzie się uspokoić, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy niski poziom tkanki tłuszczowej. Nasze ciało już zadba o to, żebyśmy nie zmrużyli oka, kiedy nie okiełznamy przynajmniej odrobinę poziomu stresu płynącego z tego, że jesteśmy niedożywieni. Więc dbamy o to, żeby mieć umiarkowany poziom tkanki tłuszczowej. Wysoki poziom tkanki tłuszczowej nie pomoże, przewlekle będziemy ospali. Niski poziom tkanki tłuszczowej może nas nadmiernie rozdrażniać i tym samym sprowokować do tego, że po prostu będziemy podjadać, a rozsądnym okazuje się pozbyć zbędnej tkanki tłuszczowej i dbać o dostarczanie poziomu kalorii, który jest adekwatny do naszego bieżącego zapotrzebowania. Wyjątkiem są oczywiście cele sportowe, które zakładają celowe wydostanie się z tej homeostazy, równowagi organizmu, ale żebyście się nie zdziwili, że mając 3% tkanki tłuszczowej wcale nie czujecie się dobrze. Przechodząc płynnie z kwestii żywieniowych do kwestii treningowych, o regenerację zaraz też mocno zahaczymy, nie mógłbym nie wspomnieć o naszych książkach dla kobiet, dla mężczyzn, książkach dostępnych na stronie zdrowaforma.pl, w których to właśnie kompleksowo odnosimy się do tego, jak trenować, żeby się nie zajechać, a żeby mieć efekty właśnie, żeby spalać tkankę tłuszczową. No i tutaj właśnie ta aktywność też jest ważnym komponentem tego, żeby mieć dużo energii w ciągu dnia. Bo uwaga, nasze ciało się zaadaptuje do pewnej dozy czynności, które będziemy wykonywać na co dzień. Jak codziennie siedzimy za biurkiem, no to nie zdziwmy się, że nasze ciało nie zmusza do wyzwalania większej ilości energii niż ta, która jest rzekomo potrzebna. I my dlatego musimy trochę ten system oszukać i narzucić sobie pewną dozę aktywności fizycznej. Zdrowej aktywności fizycznej, która wymusza na naszym ciele dużo lepszą dystrybucję substratów energetycznych, które dostarczymy z dietą. Będziemy aktywni, nawet będziemy stać przy biurku stojącym, no to nagle okaże się, że dużo łatwiej jest nam czuć się dobrze w ciągu każdego dnia. Prozaiczna aktywność, taka jak spacery, już bardzo dużo w tej materii pomoże. Trening siłowy zmuszający mięśnie do pracy, a mięśnie potrzebują energię, mięśnie uwrażliwiają nas insulinowo, no to to wszystko będzie właśnie w prostej poniczce do kłębka prowadziła nas do tego, że lepiej się czujemy. Oczywiście w grę wchodzi też zdrowie i sprawność funkcjonowania układu hormonalnego, ale nie zapominajmy, że właśnie wspomniana wcześniej biała tkanka tłuszczowa też ma ten potencjał endokrynny i też wytwarza pewne hormony. Też niestety komplikuje nam życie, jeżeli chodzi właśnie o sprawność wykorzystywania cukrów, które płyną z naszej diety. No i tutaj, mając to wszystko na uwadze, aktywność, regeneracja, jak i dieta, no niestety wszystko się łączy. Niedoczynność tarczycy może być związana z tym, że dysponujemy mniejszą dozą energii w ciągu dnia. Może okazać się niezbędna farmakologia. Analogicznie, insulinooporność, cukrzyca typu drugiego. Tutaj też może pojawić się farmakologia.
Jednak tak jak wspomniałem, akurat w tym przypadku zmiana nawyków żywieniowych, zmiana nawyków związana z wdrażaniem dowolnej aktywności może nam bardzo dużo pomóc. Co nam jeszcze może bardzo dużo pomóc? Wysypianie się. Tak, podejrzewacie pewnie garść banałów, ale spokojnie okraszyłem ten segment właśnie praktycznymi wskazówkami, które pozwolą wam się wyspać może nie raz, a dobrze, bo to by źle brzmiało, ale po prostu regularnie dobrze się wysypiać. Czyli nie spać długo, ale spać efektywnie. Zacznijmy od rzeczy, która na pierwszy rzut oka niektórym umyka, ale która jest esencjonalna z perspektywy właśnie tego, czy my będziemy mieli w ogóle możliwość dobrze się wyspać, czy my mamy drożny nos. Jeżeli będziemy oddychać nosem, tak jak się powinno oddychać, będziemy mogli dobrze się wysypać. Z kolei, gdy mamy na przykład krzywą przegrodę lub gdy mamy przewlekle alergię, no to może się okazać, że budzimy się po wielu godzinach i dalej jesteśmy niewyspani, boli nas głowa i co jest częstym manifestem takiej sytuacji, właśnie mamy suche gardło, przesuszone usta i wtedy już praktycznie wiemy, że aha, coś tu jest nie tak, coś warto byłoby zrobić. I jeżeli to jest nasz problem, jeżeli ktoś, kto z nami mieszka, sygnalizuje, że my na przykład chrapiemy, no to wtedy udajemy się do laryngologa lub alergologa. Laryngolog pozwoli nam ustalić, czy my nie mamy czasem krzywej przegrody. Ja miałem, naprawiłem, ale jakoś tak wróciło, no i niestety właśnie teraz przy bieżącym prześwietleniu dostałem informację, że przegroda mi się znowu skrzywiła, więc ratuję się tym, co mogę i wprawnie widzowie zobaczą, czasem mam takie czerwone paski od gniecenia na nosie, to przez to, że stosuję sobie takie plastry. Jak to znaleźć? Wpisać plastry, spacja, nos, spacja, oddychanie, spacja, chrapanie, coś w tym stylu w Google na pewno wyskoczy. Tego typu produkty właśnie pozwalają rozciągnąć nam trochę właśnie dziurki w nosie, rozciągnąć trochę nozdrza, po to, żeby więcej powietrza tam się dostawało. Nieważne, czy my mamy właśnie alergię, czy my mamy krzywą przegrodę nosową. Mi to bardzo pomaga, nie jest taki stuprocentowy efekt, no ale na razie nie widzi mi się znowu kłaść się pod skalpel. Nie wiem, czym się robi operację korekty przegrody, no ale w każdym razie problem może być taki, że mamy niedrożny nos i źle oddychamy. Alergia może powodować również podobny problem. Wtedy w grę wchodzi albo usunięcie tego, co nas uczula, próba ustalenia w ogóle tego, co nas uczula, albo posiłkowanie się farmakologią, którą właśnie ustali na przykład też lekarz specjalista i tym samym w końcu umożliwimy sobie to, że będziemy mogli się wyspać, że będziemy mogli oddychać w taki sposób, jak się powinno oddychać. Pies nie gryzie palucha. W ciągu nocy. Punkt drugi, rytm dobowy. Jak wydaje nam się, że przechytrzymy nasz rytm dobowy, no to niestety najczęściej nam się po prostu wydaje. Nie każdy ma możliwość spać i budzić się o regularnych porach, ale jeżeli mamy taką możliwość i jej nie wykorzystujemy, no to odbieramy sobie sen naprawdę dobrej jakości. Nasz organizm jest stale stymulowany przez różne bodźce i sztuką jest po prostu stworzyć sobie takie bodźce, które będą stymulowały szyszynkę do wydzielania melatoniny wtedy, kiedy trzeba. A co będzie z tym sprzężone? Ekspozycja na światło. Nie chodzi tutaj tylko o mrok w nocy, ale również o jasne światło w ciągu dnia. Czyli tutaj nie tylko chodzi właśnie o unikanie jaskrawego światła telefonu na przykład w nocy, kiedy dawno powinniśmy spać, ale również o to, żeby właśnie się eksponować na światło dzienne w pierwszej połowie dnia, żeby nasz organizm się w tym wszystkim połapał. I druga sprawa, no to musimy się obudzić zamiast stawiać na taki jałowy niby sen rano, kiedy dzwoni nasz budzik i my próbujemy go wyłączyć. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. No i wielkie rzeczy, zyskaliśmy 15-30 minut w łóżku, wcale to nie był sen dobrej jakości. I tutaj mam dla was wskazówkę, wyobrażamy sobie, że wygraliśmy w lotto 10 milionów, ale kolektura jest otwarta tylko raz. Do godziny 9 jest godzina 8:30, więc my po prostu, jeżeli w ciągu tej sekundy nie wstaniemy, no to wygrana przepadnie. I coś tak czuję, że perspektywa odebrania lub straty 10 milionów w złotówce w erze nadchodzących niepokojów, inflacji i tak dalej, większość osób jednak podniosłaby szybko z łóżka. I takie właśnie regularne godziny snu szybko udowodniłyby nam, że my w trakcie weekendu wcale nie potrzebujemy leżeć 10 godzin w łóżku, tylko to jest właśnie oznaka tego, że próbujemy sobie zrekompensować to, że średnio wysypialiśmy się w ciągu tygodnia. Czyli haczyk polega na tym, że regularne funkcjonowanie dotyczy również dni, w których wcale nie musimy na pozór wcześniej wstawać. Kolejnym punktem programu związanym z wysypianiem się jest próba, bo całkowicie nam się to nie uda, próba ograniczenia stresu w ciągu dnia, żeby ten stres nie był przewlekły. Tutaj odsyłam do jednego z materiałów, który już powstał na tym kanale. A na sam koniec mam dla was potężny system zjadania żaby, z którym być może spotkaliście się w literaturze samorozwojowej. A chodzi tutaj o to, żeby po prostu rzeczy, które wydają nam się na pierwszy rzut oka niewygodne, zrobić szybciej, bo bardzo absorbujące
bardzo energochłonne, jest myślenie o czymś, co nas czeka i co jest dla nas nieprzyjemne, więc im szybciej my to po prostu zgarniemy z własnej listy, tym będzie lepiej. Proponuję zastosować to m.in. W przypadku treningu, żeby trening po prostu zrobić. Nie rozmyślać, nie zastanawiać się, czy warto, czy nie warto. Wyobraźcie sobie, jaki to byłby horror, gdybyśmy codziennie, idąc do łazienki, zaczynali się zastanawiać i przez pół godziny debatowali w głowie, czy warto brać prysznic, czy nie warto, i tak dalej, i tak dalej. No to samo z treningiem. Trening po prostu trzeba zrobić, nie przeintelektualizowywać tego zbierając to wszystko do kupy. Nie przejadamy się, jemy, kiedy jesteśmy głodni, dajemy sobie możliwość zarówno właśnie bycia zmobilizowanymi, pełnymi energii, jak i równoważymy to z tym, żeby się wysypiać. Wysypiamy się, regenerujemy się, odpoczywamy. Jak to się u nas pojawi, no to nie skazujemy się na to, żeby się wyeksploatować. I tym samym będziemy mogli korzystać z energii długofalowo. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu wskazówkach na tym kanale. Mam nadzieję, że są praktyczne, że uda Wam się je zastosować. Podzielcie się swoimi wskazówkami na więcej energii. Do zobaczenia. Cześć!